Pod koniec 1909 roku na ziemiach polskich rozpowszechniła się informacja o powstaniu w Anglii nowej organizacji wojskowego przysposobienia młodzieży, nazywanej skautingiem. Polski charakter skautingu kształtował się w okresie nasilonych dążeń niepodległościowych. Jego twórcą był Andrzej Małkowski. Wychowanie skautowe opierało się na wzorach patriotyzmu orężnego, rycerskiego. Wiele w nim wartości przeniesionych z tradycyjnie rozumianego kodeksu rycerskiego. 22 maja 1911 roku we Lwowie powstały trzy pierwsze drużyny skautowe. Dwie męskie i jedna żeńska. Harcerskie tradycje na Białostoczyźnie rozpoczynają się w roku 1913. Wtedy właśnie w Białymstoku powstała pierwsza konspiracyjna drużyna skautowa. Skupiała około 50 uczniów dwóch rosyjskich szkół – Gimnazjum Realnego i Szkoły Handlowej. Inicjatorem i drużynowym tego ruchu był Janusz Gąsecki, uczeń klasy siódmej Szkoły Handlowej. W okresie I wojny światowej w Białymstoku utworzono legalnie działającą pierwszą drużynę skautów imienia księcia Józefa Poniatowskiego. W Gimnazjum Żeńskim powstała pierwsza drużyna skautek imienia Tadeusza Kościuszki. 21 lutego 1916 roku skauci i skautki obu drużyn złożyli przyrzeczenie na własne sztandary. W okresie wojny polsko-bolszewickiej, w roku 1920, ponad 100 harcerzy białostockich uczestniczyło w walkach w obronie ojczyzny. Po odzyskaniu niepodległości w latach 1918-1923 ruch skautowy dalej się rozwijał. W maju 1920 roku w Białymstoku było już 15 drużyn. 6 żeńskich i 9 męskich, które skupiały 723 osoby. W 1923 roku utworzono Chorągiew Białostocką Męską i Żeńską, obejmującą obszar województwa białostockiego. Białystok był największym środowiskiem harcerstwa żeńskiego i męskiego. Chciałeś baczność? Słuchaj, ruchu komendancie, obozny przewodnik Sebastian Rutkowski melduje obóz na apelu. Stan zgodny sprawdzony. Czuwaj. Czuwaj. Daj spocznij. Rozkaz. Całość spocznij! Całość baczność! Druhny i druhowie, czuwaj! Czuwaj! Latem 1932 roku białostockie harcerstwo spotkało szczególne wyróżnienie. Obóz starszych harcerek nad Jeziorem Białym odwiedził prezydent Rzeczpospolitej, Ignacy Mościcki. Latem tego roku harcerze mieli jeszcze jedną wielką obozową przygodę. Uczestniczyli w międzynarodowym zlocie skautów wodnych w Garczynie na Pomorzu. W marcu 1933 roku w Białymstoku rozpoczęto wydawanie miesięcznika harcerskiego Harcerski Zew Kresowy. Czasopismo trafiło do wielu drużynowych biblioteczek. W białostockich chorągwiach gromadzono środki finansowe, prowadzono szkolenia z myślą o najważniejszym wydarzeniu, jakim był zlot harcerek i harcerzy o zasięgu światowym, planowany na lipiec 1935 roku. Zlot odbył się w Spale. Białystok odpowiadał tu za służbę obozowo-pionierską. 21 lipca reprezentacja harcerek i harcerzy uczestniczyła w pielgrzymce do Częstochowy, gdzie w czasie nabożeństwa złożyli na Jasnej Górze wotum w postaci krzyża harcerskiego. Składy osobowe komend przetrwały prawie bez zmian do września 1939 roku. W ostatnich latach w Chówcu Białystok funkcję komendanta objął druh Bolesław Klepacki. Harcerstwo jest to poznawanie świata, jest to niesamowita przygoda. Tutaj poznałam wielu wspaniałych ludzi, swoich przyjaciół. Cieszę się, że w harcerstwie mogę rozwijać swoje zainteresowania, na przykład żeglarstwo. Jestem w drużynie żeglarskiej. Teraz wiem, że to jest to, co chcę w życiu robić. Ława daj, 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 ława
Harcerstwo to nie tylko poznawanie przyrody, to nie tylko przygody, nie tylko zabawa, ale również niesienie pomocy bliźnim. Tak jak mamy to w tekście przyrzeczenia, nieść chętnie pomoc bliźnim. Tak samo ja z moimi przyjaciółmi działamy razem w grupie ratowniczej, jesteśmy ratownikami ZHP i podczas różnych uroczystości niesiemy chętnie pomoc właśnie bliźnim, wszystkim ludziom, którzy jej potrzebują. Nie tylko spotykamy się na zbiórkach, ale także również na spotkaniach klubu ratowniczego, gdzie wykonujemy różne symulacje, gdzie poznajemy nowe rzeczy i cały czas się rozwijamy. Przez 50 lat nie można było składać przyrzeczenia harcerskiego tego starego, gdzie mówi się o służbie Bogu, Polsce i drugiemu człowiekowi. Wszyscy instruktorzy, harcerze, zuchy czekali na moment, kiedy zostanie przywrócone prawo harcerskie, przyrzeczenie harcerskie. No i doczekaliśmy się i jesteśmy teraz bardzo dumni z tego. Mam szczerą wolę. Mam szczerą wolę. Całym życiem. Całym życiem. Pełnić służbę Bogu. Pełnić służbę Bogu. I Polsce. I Polsce. Nieść chętnie pomoc bliźnim. Nieść chętnie pomoc bliźnim. I być posłusznym prawu harcerskiemu. I być posłusznym prawu harcerskiemu. Od dziś jesteście jesteś harcerką i harcerzami jesteście Związku Harcerstwa Polskiego. Ten dzień jest dla mnie wyjątkowy. Przyrzeczenie harcerskie było jednym z moich marzeń, na które długo czekałam. Postaram się być od dzisiaj lepszym człowiekiem, służyć ojczyźnie, Bogu i bliźnim. Jednym z elementów służby są akcje charytatywne, w których bierzemy udział. Na przykład Dzień Papieski, którego jesteśmy współorganizatorami. Zbieramy wówczas pieniądze dla najuboższych uczniów gimnazjów. Ale również bierzemy udział w takich akcjach lokalnych, kiedy to trzeba pomóc koledze czy koleżance, mieszkańcowi wsi czy miasteczka, czy na osiedlu. Harcerstwo to także drużyny nieprzetartego szlaku, które zrzeszają dzieci niepełnosprawne w różnym wieku, w szkołach podstawowych, w gimnazjach i w liceach. Staramy się w tych drużynach zapewnić im normalne życie, takie codzienne, poprzez koleżeńskie zabawy, gry, wspólne wyjazdy na obóz. Nie zapominamy o tym, że oni też są, tak jak my, harcerzami. Jesteśmy jedną wielką harcerską rodziną. Pośród drzew. Niech spędzi z czoła wszelki smutek, wszelki dzień. Szczep słoneczny mamy dzień. Tra la 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 la. W sercu radość się rozpala. Tra la 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 la. Chcemy słońca, chcemy żyć. Tra la 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 la. W sercu radość się rozpala. Tra la la la.
Związek Harcerstwa Polskiego ma już 100 lat i wartości, które są zawarte w prawie, w przyrzeczeniu harcerskim, również mają 100 lat. Pomimo tego, że jest to bardzo, bardzo długi okres, to te wartości ewoluują, rozwijają się i dostosowują do współczesności. My nadal ich przestrzegamy, nadal są one dla nas bardzo ważne. Jakość naszego działania została uzupełniona, wsparta nowoczesnymi technologiami, bo mamy XXI wiek i my, instruktorzy, my harcerze, możemy działać w sposób atrakcyjniejszy. Nasz program jest stale doskonalony i dzięki temu, że mamy komputery, dzięki temu, że mamy tak wiele możliwości, nasz program, nasze działanie i nasze metody wychowawcze są zdecydowanie atrakcyjniejsze, może nie atrakcyjniejsze, może inne niż kiedyś. I myślę, że harcerstwo dzięki temu się rozwija i rozwijać się będzie jeszcze bardzo długo. Już do odwrotu głos trąbki wzywa, alarmując ze wszech stron. Staje wiara pod rytmu szczęśliwą, serca biją zgodny ton. Każda twarz się w uniesieniu płoni, każdy laskę krzepko dzierży dłoni, a z młodzieńczej pieśni wyrywa pieśń potężna, pieśnia dzwon. Do modlitwy harcerskiej. O Panie Boże, Ojcze nasz, w opiece swej nas miej, harcerskich serc cytnienia znasz, nam pomóc zawsze chciej. Wszak Ciebie, Ojczyznę, miłując chcemy żyć, harcerskim prawom życia dnia, wiernymi zawsze być. Wszak Ciebie, Ojczyznę, miłość chcemy żyć, harcerskim prawom życia dnia, wiernymi zawsze być. Krzyżu, kiedy olśnicie blask ogniska, radę jedną ci dam. Załóż mu